Przeprowadzono wiele badań psychologicznych i społecznych, które miały odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kupujemy takie, a nie inne rzeczy. Na pierwszy plan wysuwają się potrzeby emocjonalne, które są na równi z tymi praktycznymi. Ciekawi nas jednak, czy dokonaliście w swoim życiu jakiegoś zakupu kierowani śmieszną recenzją. Piłki plażowe zwykle nie kosztują $100 i nie rujnują weekendowej zabawy kilku rodzinom naraz. Ale są wyjątki, jak ten nadmuchiwany gigant. Nabywca twierdzi, że razem ze swoimi przyjaciółmi spędzili ponad 2 godziny, tylko żeby ją napompować. Nie dziwne, skoro piłka ma 3,5 metra średnicy. Grupa zdążyła się nią pobawić około 10 minut, aż do akcji wkroczył wiatr. Piłka przetoczyła się przez plażę z prędkością 65 km na godzinę, niszcząc wszystko na swojej drodze. Dzieci płakały, widząc zniszczone zamki z piasku. Mężczyźni próbowali chronić swoje rodziny przed zranieniem. Po pewnym czasie właściciele poddali się i zrezygnowali z biegania za piłką, ale zapewne wciąż gdzieś tam jest i nawiedza plażę Karoliny Południowej. Zakupy online mogą przynieść ekscytację, ale i rozczarowanie. Ta dziewczyna uwielbiała leginsy, które nabyła. Były idealnie dopasowane, jednak wybór koloru sprawił, że wyglądała, jakby w ogóle nie miała na sobie spodni. Hej, przynajmniej śmiechu było co niemiara, a recenzja podbiła internet. Kobieta zwróciła jednak leginsy zaraz po zrobieniu tego zdjęcia. Zwierzęta domowe nie przychodzą na ten świat z wiedzą, czym jest drapak. Kot tego człowieka myślał na przykład, że drapak to w rzeczywistości... lizak? Tak czy inaczej, pokochał swoją nową zabawkę. Z kolei ta kocia rzecz została zaprojektowana tak, aby mruczki musiały się trochę postarać o jedzenie, zamiast zawsze mieć je pod ręką. Twór przypominający klocki Lego zachęca koty do kreatywności. Nabywca powiedział, że jego pupilowi zajęło trochę czasu, zanim zrozumiał, jak to wszystko działa. Fajnie, bo kot przestał budzić swojego opiekuna, domagając się karmienia. Użytkownik sądzi, że ten wynalazek rozwinie inteligencję zwierzaka do tego stopnia, że wkrótce będzie on samodzielnie pisał recenzje w internecie. Dobre. Kiedy myślicie o ciepłym chlebie z chrupiącą skórką, pewnie wyobrażacie sobie śniadanie, co nie? Albo przynajmniej pyszny lunch. W tej firmie mieli jednak inną wizję. Uznali, że można stworzyć chlebowe... papcie. Na szczęście nie są one jadalne i zamiast rozgrzewać brzuszek, rozgrzewają zmarznięte stopy. Przyzwyczajenie się do tego bagietkowego modelu zajmuje trochę czasu, ale ludzie, którzy zdecydowali się na jego zakup, mają ciągle dobry humor. Koniecznie zaopatrzcie się w coś takiego, jeśli chcecie zrobić furorę wśród znajomych. Okej. To coś wygląda jak głośnik w kształcie zielonego kciuka, ale tak naprawdę to ogórek. Jodłujący ogórek. Czy powinniśmy uznać za normalne, że w internecie sprzedaje się takie rzeczy? W każdym razie, jeden gość kupił go dla swojego przyjaciela w ramach żartu i rzeczywiście jodłujący ogórek przyniósł tej osobie mnóstwo radości. Mówi się, że lepiej sypia, odkąd ogórek śpiewa mu do snu. Jest bardziej zrelaksowany. Kto by się spodziewał? Ta pani kupiła kombinezon wyszczuplający, który zmienił jej życie. Twierdzi, że wcisnął jej oba brzuchy... W sensie... że co? Mam nadzieję, że to tylko metafora. Ale poważnie, mówi, że zdziałał cuda, a ona nigdy nie wyglądała szczuplej i nie miała lepszej sylwetki. Uważa, że wszyscy powinniśmy go sobie sprawić. Może ma rację. Czy figurki mają supermoce? Ten Bilbo Baggins jak najbardziej. Zabawka jest reklamowana jako niewidzialna, a pewien klient wziął to całkiem dosłownie. Twierdzi, że nie ma pojęcia, czy otrzymał swój zakup, czy nie, ponieważ nie może go zobaczyć. Widzi, że jego syn czasem się czymś bawi, ale wygląda to tak, jakby po prostu poruszał rękami w powietrzu. Czy to najlepsza figurka w historii? Chyba tak. Szkoda, że SpongeBob nie jest prawdziwy, ale ta gąbka jest. Dziewczyna, która ją kupiła, zakochała się w niej do szaleństwa, aż nie chciała jej używać. Zamiast tego dorysowała jej oczy i stworzyła sobie przyjaciela. Pamiętam, że widziałem już podobny film z Tomem Hanksem w roli głównej. A dziewczyna ma teraz 40 gąbek. Nie wiem, jak to opisać, to dość upiorne. Koty z natury swojej bywają narcystyczne. Czasem nie rozumieją ludzkiej potrzeby miłości i uczucia. Ale kotka tej osoby była inna. Przytulała się do swojej właścicielki każdej nocy, aż pewnego dnia dostała w prezencie puszystą matę grzewczą.
Wydaje się, że to nic szczególnego, ale zwierzaki bardzo przywiązują się do tej podkładki. No pewnie, to jak ciepły koc miłości dostępny o każdej porze dnia i nocy. Ludzie nie mogą z tym konkurować. Ta dziewczyna czuła się zdradzona przez swojego mruczka, który, jak się okazało, widział w niej tylko wielką poduchę grzewczą. A teraz realizuje swoje potrzeby za pomocą maty, więc przytulasy odeszły w zapomnienie. W skrócie, wasz zwierzak zapewne pokocha ten gadżet, ale nie bądźcie zdziwieni, jak pojawi się zazdrość. W naszych wyobrażeniach języki są czerwone, jednak większość ludzi ma na języku biały nalot. I tak też było w przypadku tego człowieka. Dopóki nie zdecydował się na zakup specjalnej skrobaczki, napisał długą recenzję tego przedmiotu. Stwierdzić, że go pokochał, to niedopowiedzenie. Mężczyzna mówi, że spróbował szczotkować swój język przodem i tyłem szczoteczki do zębów, ale bez skutku. Po wielu nieudanych próbach uznał, że urodził się inny i że jego język nigdy nie będzie czerwony. Jakie więc było jego zdziwienie, gdy po raz pierwszy, a potem drugi i trzeci poskrobał się po języku. Tak, jego język jest czerwony. Facet wierzy, że ten przedmiot ma w sobie coś magicznego. Przyznaję bez bicia, jestem poruszony jego internetowym świadectwem. Społeczeństwo wciąż jest dalekie od konsensusu w sprawie kroksów. Niektórzy je uwielbiają, inni nigdy nie daliby ich sobie założyć. Ta osoba zalicza się do tej drugiej grupy. W zasadzie uważa, że są paskudne, ale jest kucharką, co oznacza, że dzień w dzień spędza 8 do 10 godzin na nogach, więc gdyby nie kroksy, jej stopy przechodziłyby gehennę. Pisze, że będzie je kupowała, dopóki nie zmieni pracy. Rozumiemy ją, skoro to jedyne obuwie, w którym może pracować bez uczucia bólu. Zatem, nawet jeśli komuś nie podoba się ich wygląd, nie da się zaprzeczyć, że są bardzo wygodne. W tym momencie noszenie kroksów to symbol dbania o siebie. Pewien facet postanowił podarować żonie na gwiazdkę ryżowar. Pomyślał pewnie praktyczne urządzenie, szybko robi co trzeba i jest stosunkowo tanie. Sądził, że ten prezent będzie pięknym dowodem miłości, ale ojej, jakże się pomylił. Nie było nic złego w ryżowarze samym w sobie, ale powiedzmy, że żona przyjęła ten podarunek dość ozięble. Najwyraźniej urządzenia do gotowania ryżu są zbyt bezosobowe na prezent świąteczny. Uczmy się z doświadczeń tego człowieka, dobrze?